Biobajka. Patrzy z wrażenia, sowa oniemiała. Czyżby tygrysek nasz nagle oszalał? Wyrzuca folię do kosza złego. To niepodobne wcale do niego. Wiadomo przecież, że dla planety ważny jest wielce ten podział śmieci. Stoi więc w lesie 5 kontenerów, a każdy służy czemu innemu. W jednym są szklane butle i słoje. W drugim lądują torby foliowe, nakrętki, wszelkie puszki, metale, puste pokrewnie opakowanie. Dalej kontener w niebieskim kolorze przyjmuje wszelkie papiery biurowe, kartony, zeszyty oraz gazety, które straciły swą ważność niestety. Tuż obok stoi kosz na mieszane odpady wszelkie, co się nie dały dorzucić wcześniej do innych śmieci, żwirek z kuwety, pieluszki dzieci. Jest też na końcu ważny, tak wielce kontener zwany na bioodpady. Tu więc lądują kuchenne resztki, obierki, skórki z owoców, warzyw, fusy po kawie i po herbacie, trawa i liście, drobne gałęzie. Wszystko, co szybko zmieni się w kompost i znowu służyć naturze będzie. Tygrysek zawsze przestrzegał zasad. A tu dziś nagle, nie wiedzieć czemu, do bioodpadów dorzucił folię. Sowa aż zbladła na widok tego. Niewiele myśląc i nie czekając, sfrunęła z drzewa wzburzenia pełna. Krzyknęła głośno w ślad za tygryskiem. Z czym ja tu dzisiaj mam do czynienia? Jak można takim być nierozsądnym? Tak lekkomyślnie traktować sprawę? Przecież tu chodzi o dobro wszystkich. Trzeba szanować ekozwyczaje. Tygrysek najpierw lekko się speszył. Kiedy zobaczył jednak, w czym kłopot, zaprosił sowę do swego domu. Na wyjaśnienia i pyszny kompot. Obok kompotu z jeżyn i malin ugościł sowę półmiskiem chrupek. Na poczęstunek chętnie przystała, bo uwielbiała tygryski chrupać. Widząc to, tygrys zadowolony zaczął opowieść swoją spokojnie, a sowa jadła, wpatrzona w niego, słuchając zdań tych wielce przytomnie. Otóż, kochana i mądra sowo, chrupki, co tak ci bardzo smakują, nie są jedynie zwykłą przekąską. Powstają w zgodzie wielkiej z naturą. Najpierw żółciutka jest kukurydza, co rośnie sobie na naszych polach. Nikt jej nie sypie sztucznym nawozem. Taka praktyka jest zabroniona. To te uprawy ekologiczne, unikające wszelakiej chemii, sprawiają później, że nasze chrupki pyszne są oraz przyjazne ziemi. A żeby jeszcze było ciekawiej, to folia, w którą są pakowane. Biodegradowalna jest, czyli taka, co nie rozkłada się w glebie latami. Śmiało więc można folię takową wyrzucić nawet do kompostnika. Podobnie bowiem jak skórka z jabłka zmieni się w nawóz. I bez ryzyka. Dla tej planety, o którą dbamy, stanie się częścią ekosystemu. Tak więc te chrupki to, moja sowo, smaczny i bardzo istotny temat. Z ich bądź pomocą stajesz się szybko prawdziwym ekorewolucjonistą. Co przy okazji chrupek chrupania ziemię ocala od zaśmiecania. Sowa przyjęła wszystko bez trudu. Przecież to w końcu pojętna głowa. Teraz na chrupki patrzy z podziwem, bo smaczne, bardzo eko i zdrowe.